Siemka, z tej strony Prosold, to jest nowa seria pod tytułem The Emperor New Groove. Gra jest na PlayStation 1, tylko na PlayStation 1. Znaczy nie, na PC-ta też jest, bo na PC-ta grałem. Grę znam na pamięć, to jest gra mojego dzieciństwa. Zrobiłem na 100%, bo... Znaczy postaram się zrobić na 100%. Zrobienie na 100% niektórych poziomów jest naprawdę trudne, a innych poziomów, inne poziomy są naprawdę łatwe do zdobycia, jeśli chodzi o znajdźki. Ale dobra, bierzemy start game. Tutaj zrobiłem zapis, aby zobaczyć, czy rzeczywiście mi gra nie będzie lagować. No i weźmiemy to. I tak. Będę grał na klawiaturze, bo pad mi nie łączy. Znaczy, jak chcę skonfigurować pada z emulatorem i nie działają tak jakby. Ale dobra. Tutaj są różne miejscówki. Jest na przykład dżungla w nocy, dżungla w dzień. Na przykład jest rzeka, na przykład właśnie wioska, katakumby, laboratorium i tym podobne. Zobaczycie zresztą podczas całej gry. My zaczynamy oczywiście z pierwszego poziomu. Village Chapter 1. Nie ma napisów jakby co, więc ja się zamknę. Take it easy. I mean you no harm. What are you talking about? Oh, wait. I know you. You're that whiny peasant. Emperor Kuzco? Cha! Who do you think you're talking to? You don't look like the Emperor. What do you mean I don't look like the Emperor? This. What is this, some kind of little game you kind of look like? I'm trying to figure that out, okay? I can't remember anything! Wait a minute! I remember you! I remember telling you that I was building my pool where your house was! And then you got mad at me! And you turned me into a llama! I did not! Yes, and then you kidnapped me! Who would kidnap a llama? I have no idea. You're the criminal mastermind, not me. What? You're right. That's giving you way too much credit. Okay, I have to get back to the palace. Yzma's got that secret lab. I'll just snap my fingers and order her to change me back. Hey, you! No time to waste. Let's go. Dobra. To była cutscenka. Jak wy... Nie wiem, czy oglądaliście bajkę, nazywa się Nowe Szaty Króla. To jest właśnie na podstawie... Film jest na podstawie tej gry. Znaczy, gra jest na podstawie filmu właśnie. Miejscówki są zrobione identycznie. Na przykład właśnie dom Paczy. Nie wiem, czy ktokolwiek oglądał tą bajkę, ale ja oglądałem chyba ze dwa razy. Głównie chodzi o to, że pewna czarodziejka Yzma... Nie no, to nie była czarodziejka. No, taka jedna. Chce po prostu zastąpić Kuzco. Jako, że ona chce być cesarzową. A on jest cesarzem właśnie. I zamieniła go w lamę podczas obiadu jakiegoś. To nie jest ukazane w grze, nie wiem czemu. I Kuzco chciał zrobić coś z domem Paczy, chyba zrobić to własny domek z sauną. To było coś innego. Z jacuzzi chyba, czy jakoś tak. Cicho.
I zanim muszę podejść do... Jak podejdę do paczy, to zaczniemy gadać. Tutaj już akurat będą napisy. Let's go! I want to get away from this village, out of this body, and back to my palace, so I can build Kuskotopia. O właśnie, on chciał zbudować tutaj Kuskotopię, czy jakoś tak. I can't show you the way out of the village, unless you... Czy tam wioskę nawet chciał właśnie zniszczyć? I don't make deals with that. Then I guess I can't take you back. Fine, I'll find my own way back. No, it's far too dangerous. Just wander around by my hut. I placed rocks and pebbles to show where the lethal drops are. Blah, not listening. And don't take the villagers' coins. The villagers are my people, so those are my coins. Jak ja uruchomiłem tą grę, to tak mi się japa cieszyła, że mogę zagrać w ten tytuł i wam jednocześnie go pokazać. I zanim przejdziemy. Znajdźki tutaj to są monety. Są też, zresztą dowiecie się z czasem, na pewno w tym odcinku się dowiecie. Musimy zebrać 55 srebrnych monet. To są właśnie znajdźki. Znaczy jedna ze znajdziek. Żebym żadnej nie ominął, nie? Żebym nie musiał się później wracać. Teraz trochę ściszę. O, jest good. Tutaj weźmy. Głównie dialogi Kuska czasami w dzieciństwie mnie naprawdę rozbrajały. No i kółkiem możemy niszczyć. O, tak, możemy się przeturlać. Albo po prostu... Buja! Okej. Okay. Pójdźmy do dziadka. Abym mógł cię zignorować, kliknij kółko. Okej. Nie, tutaj dialogi są po prostu... Dobre. O, tu zaczęło mi lagować, ale okej. Mam monetkę. Tu mamy... O! I zanim pójdziemy tam po tych dachach, czekajcie, wezmę telefon tu pod, na krzesło, o, się go nie słyszeli, to jest checkpoint. Checkpoint. To są checkpointy, czyli jak spadniemy. No właśnie, X-em skaczemy. To są właśnie checkpointy, czyli jak spadniemy na przykład w taką przepaść, no, to się respijmy przy tym checkpointie. I tu już jest taki pierwszy mini sekret, znaczy, jak to byłby sekret, to by nam się wyświetliło, secret. Ale, to przejście tu na przykład już jest secret. No właśnie, secret. Weź tylko, o. Możemy na przykład też króliki tak brać, o. Tym kołowrotkiem. Bang. Te poziomy są jeszcze łatwe, ale to z czasem poziomy będą trudniejsze właśnie. Królików nie musieliśmy wyrzucać. Zrobiłem to tylko dla frajdy, zawsze tak robiłem. Ale okej. Skaczemy teraz sobie po tych dachach. O! Siup! Kolejny checkpoint. Checkpoint! Tam teraz mam... tamto dziecko, które do nas mówiło, to był syn Paczy, czyli tego zielonego. A to jest córka Paczy. No. Don't tell me. You got the brain in the fam. Mózgi dla rodziny, boż. Dobra. Są też w tej grze czasówki. Coś tego typu. Oczywiście czasówki z czasem będą trudniejsze i bardziej...
będzie mniej czasu oczywiście. I też będziemy mieli oczywiście mniej czasu na taką, można powiedzieć, reakcję. Kolejny checkpoint. Już 30 monet. 31, przepraszam. Dobra. Nie, no nie wierzę. Okej. Checkpoint. Kolejny checkpoint. Checkpoint obok siebie, jak na razie. Coś takiego właśnie możemy podnieść i położyć sobie tutaj. Oczywiście używamy kółka. Jakbyśmy po prostu weszli na to kółko i zeszli, to już by od razu by się ta brama wyłączyła. I to jest bardzo ważne w tej grze. Czyli bieganie. Dobra. Widzicie ten pasek długi i to czerwone. To właśnie jak zbierzemy tą żółtą głowę lamy, tam co była obok tego dziecka, to będziemy mogli wtedy biegać. I zaraz będziemy mieli. Dobra, okej. You'll never catch me! Założysz się? You're really gonna make me do this, aren't you? Dobra. I chodzi mi o tą figurkę. O. Teraz mamy takie bardziej żółte, białe znaczy. I po przytrzymaniu kwadratu możemy biegać. Czekajcie, zanim złapię to dziecko. Albo ja pamiętam, ja kiedyś sobie wykorzystałem taką taktykę, że wziąłem go tak od tyłu. O, fuck! Wyprzedziłem go. Co ty robisz, kusko? Jest. Hey, you've broken my toy arm. You're just saying my red idol need me alone. Salam, kid. Dobra. Use red Cusco idols on red Cusco doors to open them. Właśnie. Takie idole mogą otwierać takie drzwi właśnie. O. Okej, okay, ale zanim tam pójdziemy, to ja jeszcze muszę sprawdzić, czy rzeczywiście wziąłem wszystko. O. Checkpoint. Back. A dobra, kojarzę to miejsce. Jak ja takiego miejsca mogłem nie skojarzyć? To jest drugi domek paczy, o. Bo do niego będzie wchodził. Kiedy coś zrobimy? Nie będę mówić co. Weźmiemy oczywiście checkpointa. Możemy też zrobić taki skrót. Ale to później wam pokażę. Hey Paczy, don't you ever do any work? Kusko, stay away from this ancient tree. It's very fragile. Że to drzewo jest bardzo wrażliwe i że może w każdej chwili być takie strącone, można powiedzieć. You mean rotten. It's just old, so leave it alone. Maybe I will, maybe I won't. Just don't charge around by the tree, okay? Się bardziej nas nakręcasz. Zawsze mnie to będzie śmieszyć. Od dzieciństwa do teraz. Nie wiem, czemu ja tu przyszedłem. Ale okej. I tak. Musimy się rozpędzić i walnąć w to drzewo. Teraz spokojnie sobie przechodzimy. Swobodnym tuptem. O boż. Dobra. Od razu sobie otworzymy drzwi dalej. Ale tutaj mamy secret. Kolejny już. Ale też pokażę wam ten skrót, jak będzie wam się śpieszyć czy co, albo byście zgubili save'a i chcielibyście szybko to zrobić. Czekajcie, tutaj muszę się dobrze ustawić. Bang! Easy, nie musicie nawet niszczyć tego drzewa i nie musicie nawet tej kasenki pomijać.
Ale dobra, nie wiem czy skakać na platformę, czy tam już od razu do sekreta. Na platformę. Okej. Okay. Mam kolejny sekret. Bęk. Fuck. No na przykład, na razie mamy 55 monet, a później to będzie 100. Maksymalna liczba tutaj to jest 100, tak. I będę próbować to, bo niektórych poziomów nie zrobiłem na 100%, kiedy przechodziłem tą grę. Po prostu mnie denerwowały, albo nie mogłem znaleźć po prostu monety. O, i to teraz wam pokażę kolejną znajdźkę. Właśnie. Wampi to miś, no można powiedzieć, miś kuska. My Wampi! A Wampi is a companion. If you have a Wampi when you die, you'll replay from your last checkpoint. Kid, how do you know all this? I don't know. Beat me! Okej. Okay. Widzicie to, co jest na górze po środku? To jest nasze życie. Jak będziemy mieli 5 czerwonego zapełnionego, to zużywamy Wampiego. A co to Wampi? Zaraz wam pokażę. Tylko, no właśnie. Też to mnie trochę denerwowało. Dobra, wracamy kamerę. Wiecie co, naprawdę jestem... Nie wiem, może spróbuję później zobaczyć, czy może pad będzie działać. Nie wiem, może ja po prostu coś źle zrobiłem. Albo ktoś może mi napisać, jak dobrze skonfigurować pada, bo jeszcze parę tytułów będę chciał ograć na moim kanale z PS1, a później jeszcze z PS2. Na przykład będę na PS1 grał w Harry Potter i... Tak, to jest Wampi. Mamy już jednego, możemy zebrać... No możemy nieskończoność ich zbierać, jest ich chyba 30, czyli po każdym poziomie. Poziomów jest właśnie 30. Jesteśmy teraz w ostatniej sekwencji. No właśnie, trójkąt to jest taki tryb pierwszoosobowy, można powiedzieć. On się nam przyda później, czyli w następnym poziomie. Co będziemy robić, to nie będę wam mówił na razie. Dobra, 51, okej, okay, i zaraz dostaniemy 4. Nie to. Dobra, rzucimy sobie to tu. I cały czas u mnie kółko mam na C, a trójkąt na V. I trochę mi się to myli. I pokażę wam też coś takiego fajnego. O, jak zostaniemy tu po prostu. O, to dostaniemy od razu monety. Ale jak zejdziemy, no to nie zdobędziemy idola. Czyli najważniejszego, by przejść ten poziom. Dobra. Bierzemy monety i mamy złotą monetkę, czyli zebraliśmy wszystko na tym poziomie, czyli jeden Wampi i dwa sekrety. No, to były dwa sekrety. Zresztą pod koniec to wszystko będzie pisać. O, najgorszy to będzie chyba poziom, który to był 8. 8 poziom, to jest katorga. Ale okej. Okay. Koniec poziomu. Zdobytych właśnie 55 na 55 monet. 2 na 2 sekrety. I Wampi. Zapisujemy oczywiście. I w następnym odcinku będziemy oczywiście robić chapter 2 Village. Zapisujemy, a to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć.